3 lutego 1969 roku. MS Batory wyrusza w swój ostatni rejs jako statek flagowy polskiej marynarki handlowej. Lewa porta dla pilota gotowa. Prawa wolność też. Prawa wolność też. Ma za sobą 222 podróże na zachód i 222 na wschód. Tak odnotowuje się w dzienniku pokładowym transatlantyckie rejsy liniowe. Ponad 100 rejsów wycieczkowych do fiordów północy i na wyspy południa. 5 długich wojennych lat w służbie alianckich sił morskich. Codzienny, w gruncie rzeczy monotonny tok życia pasażerskiego statku, celebrowany i ściśle przestrzegany. Południowy koncert na werandzie. Dla nas okazja do rozmów o przeszłości i młodości, oczywiście Batorego. Marian Pyszka, asystent maszynowy. Pływa na Batorym od stycznia 1940 roku, bez dnia przerwy. Jeden z 3 wojennych weteranów. Do wieczoru smacznego. Na Marianku tak wielką uroczystość składam Ci najlepsze życzenia z okazji tych 60. rocznicy urodzin. Życzę wszelkiej pomyślności, długiego zdrowia, dobrego zdrowia poczucia. Dziękuję, panie żołnierzu. Proszę uprzejmie. Ten korytarz nazywa się w marynarskim języku ulicą portową. Tutaj koncentruje się życie załogi, odmierzane niezmiennie czasem wacht. W ciasnych pomieszczeniach spędzają miesiące, lata. Na morzu liczą każdy dzień dzielący ich od domu, w domu zaś godziny do powrotu na statek. Niektórzy z nich spędzili tu większość swego życia. Kantyna załogowa i jej szef Jan Matwiejew, drugi z 3 weteranów. Zamustrował w maju 40 roku. Drukarnia Batorego. Specjalność karty dań. Drukowano je nawet w najtrudniejsze wojenne dni. Kuchnia Batorego. Rozsławiła imię naszego flagowca wśród pasażerów wszelkich nacji, obrosła niemal legendą. Dwa razy lody, szefie. Już, dwa razy lody. Raz tylko Batory poniósł klęskę na kulinarnym polu. W czasie inwazji norweskiej miał być statkiem flagowym konwoju. Los sprawił, iż brytyjski admirał trafił jakoś wcześniej na Chrobrego i tak zagustował w jego kuchni, że odmówił przeokrętowania na Batorego. U wyjścia z kanału La Manche sztorm. Ile ich przeszedł w ciągu 33 lat pracowitej morskiej służby?
Alarm szalupowy, bez względu na pogodę. W normalnych rejsach jest dla pasażerów dodatkową atrakcją, dla załogi obowiązującym ćwiczeniem. Ale były lata, kiedy tysiące żołnierzy czekało ze ściśniętym sercem, czy nie odezwą się dzwonki na alarm szalupowy. Mostek kapitański. Kiedy Batory rozpoczynał służbę, nawigacyjną nowaliką był dla naszych marynarzy żyrokompas. Z latami służby obrastał w coraz doskonalsze przyrządy ułatwiające sztukę nawigacji: radar, radionamierniki, echosondy. Łatwiej teraz utrzymać marynarski fason, aby odchylenie od kursu nie było większe niż pół stopnia. Precyzję zresztą narzuca zatłoczone statkami morze. Dziś pływa się ściśle określonymi korytarzami o jednokierunkowym ruchu. Szorowanie, skrobanie, malowanie. Malowanie, skrobanie, szorowanie. I tak dookoła przez 33 lata. Sprawa nie tyle elegancji, ile twardej konieczności. Inaczej sól morska po prostu dawno już zżarłaby nam Batorego. Atlantyk w tym rejsie jest w gruncie rzeczy łaskawy. Kołysze nas długą, łagodną falą. Idziemy na południe. Dla Batorego strony dobrze znane. Ze zwykłych rejsów i wojennych wypraw. Leon Heft, stewart nocny. Kiedy statek układa się wreszcie do snu, on rozpoczyna pracę. Ostatnie godziny przed świtem, czas tak zwanej psiej wachty. Na Batorym pływa od maja 40 roku, ostatni z trzech weteranów. Dlaczego ten statek tak trzeszczy? Bo jest bardzo stary. Ma prawie 33 lata, dlatego tak trzeszczy. A ty, Normanie, ile masz lat? 12. 12. Jesteś jedynym dzieckiem na Batorym? Tak. Czy mówiono ci, czy ktoś opowiadał ci o 500 dzieciach, które płynęły statkiem Batory w czasie II wojny światowej? Tak. Kto ci o tym mówił? Stewardesa. Dzieci angielskie polubiły tak kapitana, jak i załogę. I rano zawsze witały kapitana w języku polskim: dzień dobry. Za grzeczne zachowywanie zawsze dostawały podwójną porcję lodów, ice cream tak zwany. W drodze od Kapsztadu do Australii dzieci angielskie, które chciały się odwdzięczyć w jakiś sposób załodze i kapitanowi statku, nauczyły się po angielsku śpiewać polską rotę. I z tą piosenką właśnie pożegnali statek Batorelli, schodząc na ląd. Południowy Atlantyk, słoneczny i lipcowy, chociaż w kalendarzu dopiero luty. Dobrze jest być pasażerem Batorego. O szczególnie miłych pasażerach mówi oficer rozrywkowy Eryk Kulm. Jeżeli chodzi o pasażerów, to takim niesłychanie ciekawym pasażerem dla nas, zresztą ciekawym i bardzo pożądanym, są nasi Polacy ze Stanów i z Kanady. Ludzie, którzy tam mieszkają wiele, wiele lat, zresztą często są to ludzie już urodzeni w Stanach i w Kanadzie, którzy jednak mówią językiem polskim. Jako że ta stara Polonia niesłychanie utrzymuje tą polskość w Stanach i w Kanadzie, i ci ludzie często po wielu latach, po kilkudziesięciu latach płyną do Polski po raz pierwszy, a niektórzy płyną do Polski co roku. Dla tych ludzi Batory, ten nasz poczciwy statek Batory jest jakimś symbolem kraju, jest symbolem Polski. Oni bardzo często, to jest prosto nie do wiary, bardzo często potrafią podróżować z dalekiej Kalifornii, gdzie mieszkają, wiele, wiele mil morskich, mil powietrznych, powiedzmy, samolotem do Montrealu, tylko po to, żeby wsiąść na Batorego i żeby tym Batorym przypłynąć do Gdyni, do Polski.
Batory zdobył serca i innych nacji, zwłaszcza Anglików. Pani Frida Pamela właśnie należy do najwierniejszych pasażerów statku. Na pokładzie Batorego 14 podróży, ta podróż jest podróżą 15. How do you like our... Jak się pani podoba nasz statek? I think the ship is marvelous. Uważam, że jest wspaniały. Płynęłam nim po raz pierwszy z moim mężem 12 lat temu. Płynęliśmy prosto na Bermudy i przez 6 dni morze było bardzo wzburzone. Nie wychodziłam z kabiny i chciałam jak najszybciej znaleźć się w domu. Ale kiedy przybyliśmy na Bermudy, poznałam lepiej statek. Uderzyła mnie przede wszystkim przyjazna atmosfera. Motto statku brzmi: nie ma rzeczy niemożliwych. I przekonałam się, że to prawda. Przez 5 następnych tygodni bawiłam się znakomicie, a kiedy opuszczałam statek, pragnęłam znów jak najszybciej się na nim znaleźć, co nastąpiło w rok później. Ciekaw jestem, czy pamięta pani kapitanów tego statku? Tak, płynęłam z 5 kapitanami. Captain Szutinski, Captain Meisner, Captain Kadecki, Captain Pseny. And now Captain Rakowski. Czy była pani w Polsce? Tak, byłam tam z mężem i dwiema córkami za namową kapitana Godeckiego. Pani wrażenia z ostatniej podróży na tym starym statku? A może ma pani zamiar wybrać się w nowy rejs na pokładzie Stefana Batorego? Jest mi bardzo smutno, że to już ostatnia podróż, bo bardzo pokochaliśmy ten statek. Spędziliśmy na nim urocze chwile. Na tym statku czuję się jak u siebie w domu. Jest to więc smutne dla mnie rozstanie, ale oczywiście cieszę się na podróż z Stefanem Batorym. Może w przyszłym roku pojedziemy na wycieczkę do Indii Zachodnich. Co pani sądzi o naszym barmanie? O, znam pana Mietka już od bardzo dawna. Jest uroczy, oczywiście, jak wszyscy tutaj. Cholua, pracowity dzionek. Królestwo panów intendenta, ochmistrza, płatnika. Finanse, sprawy socjalno-bytowe, usługi. Wszystko dla pasażerów. Sklepik, co prawda walutowy, ale bogaty program dnia całkiem już gratis. Inwazja na fryzjera zapowiada coś wyjątkowego. Dobry wieczór Państwu. W imieniu dowódcy naszego statku mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa jak najserdeczniej. Tym razem już niestety na pożegnalnym balu kapitańskim. Życząc Państwu przyjemnej, beztroskiej zabawy i szczęśliwego lądowania w Gdyni. Oczywiście żadnych kłopotów z urzędem celnym. Proszę Państwa, rozpoczynamy tradycyjnym walcem i oczywiście tradycyjnie wszystkie pary tańczą. Prosimy bardzo. Maszynownia. 6 metrów pod linią wody. W latach wojny pracujący tu ludzie wiedzieli, że mają najmniej szans na ocalenie, a także i to, że awaria maszyn oznacza śmierć statku idącego w konwoju. Ich złotym rękom Batory zawdzięcza wiele. Szczęśliwy los i młodzieńczą sprawność. Nazywają swój statek zaskakująco. Nasza poczciwa stodoła. Ulubione określenia także i drugiego po bogu starszego mechanika inżyniera Seweryna Ślusarka.
Trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki. Save our souls. Ratujcie nasze dusze. W czasie tego rejsu sygnał ten odebrał Batory na Biskajach. O parę godzin drogi na północ tonął francuski trawler. Odebrał go wiele razy. Śpieszył z pomocą, ratował innych. Sygnału tego radiostacja Batorego jednak sama nie nadała nigdy. Był naprawdę szczęśliwym statkiem. Powoli zbliżamy się do końca rejsu. 5810 mil morskich, 2 074 170 obrotów każdej śruby. Ile było ich w ciągu 33 lat morskiej służby? Pływał na linii do Nowego Jorku, do pachnących korzeniami Indii i żywicą Kanady. Był na wszystkich chyba morzach i oceanach, w portach wszystkich kontynentów. Przewiózł kilkaset tysięcy pasażerów, tych normalnych i z czasów wojny. I w pamięci każdego Batory zapisał się wdzięcznie i trwale. Ma ten coś, co wyróżnia go spośród plejady innych, nawet większych, bardziej luksusowych transatlantyków. Atmosferę gościnnego polskiego domu. Podane cumy, banderowa gala, powitania i pożegnania. Dworzec morski na Tamizie w Tilbury. Na skrzydle mostku rozmowa starych znajomych kapitana Jerzego Raczkowskiego i angielskiego pilota Owena, który od lat wprowadza Batorego do londyńskiego portu. Jest to rzeczywiście smutny dzień. Po raz ostatni wprowadzam ten statek. Pracuję dla polskich linii oceanicznych od 1951 roku. Mam nadzieję, że następca Batorego nie będzie w niczym ustępował temu staremu statkowi. A kiedy pan po raz pierwszy wprowadzał Batorego do portu? To było w 1952, a może 1953 roku, już dobrze nie pamiętam. Batory odbywał wtedy rejs do Londynu. A jak się panu podoba statek? O, to jest dobry statek. Dobry? Tak, bardzo dobry. Zawsze będziemy go pamiętali. Pamiętają i oni. 20 lutego zjechało się ich kilkudziesięciu dawnych małych pasażerów australijskiego rejsu. Na pożegnanie z Batorym, na spotkanie z sobą i panią Metą McLean, opiekunką, kompozytorką piosenek, autorką książki o nich i o statku. I znowu Batory staje się rozśpiewanym statkiem. Piosenki, które przed 29 laty pomagały zapomnieć o rozstaniach i niebezpieczeństwach, którymi dziękowali polskim marynarzom. Bałtyk. Ostatnie godziny flagowej służby Batorego. Następca tronu w stoczniowym doku przywdziewa dopiero monarsze szaty. Stefan Batory, dawny holenderski Maasdam, przechodzi gruntowną przebudowę. Brygady Gdańskiej Stoczni Remontowej toczą zacięty bój z czasem. Termin pierwszego rejsu wisi dosłownie nad głową. Pracuje się już na trzy zmiany.
Nad wszystkim czuwa dowódca Stefana Batorego, który najdłużej ze wszystkich kapitanów, bo pełne 7 lat, dowodził Batorym, kapitan Jerzy Pszenny. Batory jest statkiem już starym, zresztą wiadomo, odchodzi teraz na emeryturę, ma 33 lata. Ten statek jest o połowę młodszy. W innym czasie był zbudowany i też jest inaczej zbudowany i posiada takie urządzenia, których Batory w tym czasie nie mógł otrzymać, a potem się nie kalkulowało ich na statku adaptować. Mianowicie cała klimatyzacja całego statku, także statek się i ogrzewa, i schładza jak potrzeba w klimacie tropikalnym. To jest wielki plus. Ma stabilizatory, które prawie zupełnie likwidują przechyły boczne. To jest wielki plus dla wszystkich, którzy na statku podróżują i pracują. Ale staramy się, żeby ten statek, Stefan Batory, te tradycje Batorego przejął, a i to nie tylko jeśli chodzi o nazwy i tak dalej, ale również jeśli chodzi o kuchnię i dobrą obsługę pasażerów, co chcielibyśmy utrzymać również i na tym statku, tak jak i było na statku starym Batorym. Uroczystość nader skromna, ale wymowna. Intendent Batorego, Kazimierz Jaskulski, przekazuje portret królewskiego patrona intendentowi Stefana Batorego, Henrykowi Szenkowi. Niby arka przymierza między dawnymi a nowymi laty. Z każdym dniem na pokładzie nowego coraz więcej ludzi z załogi wysłużonego statku. Panie Henryku, po 13 latach pływania na Batorym teraz przeszedł pan na Stefana Batorego. Jakie nadzieje na przyszłość rokuje pan temu statkowi? No więc po drugim okresie przebudowy to ten Stefan będzie zupełnie przyzwoitym statkiem. Ja myślę, że będzie dobrze spełniał swoje zadanie. Czyli będzie godnym następcą zasłużonego i wysłużonego Batorego. Ja myślę, co prawda Batory stary był dla nas zbudowany specjalnie, prawda? To już jest troszeczkę inna historia. Ten statek kupiono jako używany. No ale my chcemy wprowadzić duszę Batorego w ten statek. Może się nam to uda. 8 kwietnia 1969 roku. Uroczystość podniesienia bandery na TSS Stefan Batory. Dzień dzisiejszy, piękny, słoneczny dzień jest również słonecznym, pięknym dniem dla naszej floty handlowej. Wchodzi bowiem dzisiaj w służbę nowy pasażerski statek, statek flagowy Stefan Batory w miejsce wysłużonego, zasłużonego, wszystkim nam dobrze znanego statku MS Batory. Kwietnia. Flagowy statek polskiej marynarki handlowej Stefan Batory wyrusza w pierwszy liniowy rejs do Kanady. Pełny komplet pasażerów. Pierwsi już na pokładzie. Thank you.
Morska dynastia. Ładnie mówią o niej słowa piosenki napisanej specjalnie na ten dzień. Chociaż statek piękniejszy, większy, wszystko bielą dziewiczą lśni na nim, lecz niejeden na pewno zatęskni za tym starym, strudzonym i znanym.